Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym wydaniu Vademecum, czyli Dobrze Radzę. W dzisiejszym programie zajrzymy najpierw do Młodzieżowego Domu Kultury, aby dowiedzieć się, jaką ofertę dla osób w różnym wieku przygotował MDEK. Następny temat, który poruszymy, nie ukrywam, jest dla mnie najbliższy, ponieważ będziemy mówić o jedzeniu, a konkretnie o zdrowych wędlinach, które są dedykowane dla dzieci. Co kryje się pod pojęciem zdrowe wędliny? O tym dowiecie się Państwo w materiale. Pozostając w temacie jedzenia, odwiedzimy panią Rzecznik Praw Konsumenta, aby dowiedzieć się, czy wpływają jakieś skargi dotyczące żywności. Aby nie było nam zimno na dworze, trzeba się dobrze najeść. Ja jeszcze podpytam zgierzan, jak sobie radzą w tak chłodne dni. Mam nadzieję, że lepiej niż ja. Następnym miejscem, które odwiedzimy, będzie Powiatowy Urząd Pracy, a tam sprawdzimy, jakie dostępne są formy aktywizacji dla osób bezrobotnych. Również przyjrzymy się najbardziej interesującym ofertom. Tematycznie jeszcze wrócimy do poprzedniego odcinka Vademecum, czyli sprawdzimy, jak aktywnie w Zgierzu można spędzać czas. Jesteśmy w MDEK-u, no właśnie, co oferuje? Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu we współpracy ze Stowarzyszeniem Kameleon wzbogacił ofertę zajęć z placówki i w tym momencie prowadzimy nabór i zapisy na zajęcia z cyklu mini przedszkole, nauka gry na flecie poprzecznym, nauka gry na pianinie. Ponadto wkrótce będą się odbywać u nas warsztaty teatralne. Ruszy nowa plastyka z elementami języka włoskiego oraz film animowany, czyli inaczej plastyka filmowa. Ponadto prowadzimy nabór do drużyny rycerskiej. Warto jeszcze wspomnieć o zajęciach plastycznych dla seniorów i kursie dla osób zdających na uczelnie artystyczne. Od rozrywki przejdziemy teraz do równie przyjemnego tematu, a konkretnie jedzenia. Sprawdzimy, co te wędliny mają takiego w sobie, że są zdrowsze od innych. Te produkty przede wszystkim charakteryzują się są bez dodatku glutaminianu sodu, bez dodatku fosforanów oraz bez dodatku barwników. Przede wszystkim charakteryzuje jeszcze zwiększona ilość białka, ponieważ są wykonane z mięsa drobiowego, z kurczaka, przez co mają dosyć dużą ilość zawartość białka. Robię zakupy dla swojego dziecka, zwłaszcza w takim sklepie, który jest. Na co pani zwraca uwagę? Na to, żeby wyroby były dobrej jakości i świeże. Znaczy, żeby były zdrowe, no. Żeby było jak najwięcej mięsa. No smaczne przede wszystkim, żeby było. No. Córka najbardziej za parówkami przypada, tak? Jakieś takie dobrej jakości, żeby było parówka, tak? Nie jakieś tam sztuczne, żeby to wszystko było, tak? Żeby to smakowało przede wszystkim jej. Do zaoferowania mamy paróweczki, grociki, szyneczkę drobiową z kurczaka oraz polędwiczkę drobiową z kurczaka oraz nuggetsy z piersi z kurczaka. Myślę, że można w pewien sposób bawić się tym jedzeniem poniekąd, tak? Wymyślać jakieś śmieszne, że tak powiem, kanapeczki, wzory, ewentualnie paróweczki można nacinać, tak? Pod wpływem temperatury one się otwierają, wtedy różne ośmiorniczki lub tego typu, tak? Można zawijać w tortille, pełna dowolność. Będziemy się starać jak gdyby podsyłać rodzicom pomysły na to, na jak wykorzystać te produkty, aby zachęcić dzieci. Warto również jeszcze wspomnieć o mięsności, jakie mają nasze produkty. Wszystkie produkty charakteryzują się mięsnością powyżej 80% mięsa, zawartości mięsa w produkcie. Muszę powiedzieć, że są zaskakująco smaczne. Nie jestem miłośnikiem gotowych wyrobów, takich produktów gotowych typu krokiety czy jakieś na przykład pierogi, bo zawsze wydaje się, że jednak to, co domowe, jest lepsze, ale muszę przyznać, że jestem mile zaskoczona smakiem i tym, że smakują tak nawet całkiem naturalnie. Smaczne są. Bardzo dobre są. Także można, kurczę, sobie kupować.
Bardzo smaczne, bardzo fajnie zrobione. Tak smakują, są trochę inne, może trochę droższe, ale lepsze. Tak, smakowało mi. A ta parówka smaczna? Bardzo. Wracam właśnie z zakupów i idę do pani rzecznik praw konsumentów, aby dowiedzieć się, co w sytuacji, kiedy kupiliśmy mocno przeterminowany produkt. Chciałbym panią zapytać, czy sprawy związane z żywieniem trafiają do państwa? Tak, takie sprawy się zdarzają, chociaż jest ich w stosunku do innych spraw tak naprawdę niewiele. Jeżeli chodzi o produkty żywnościowe, to wszystko z tym związane reguluje ustawa o żywności, bezpieczeństwie żywności i żywienia. No oczywiście, jeżeli dokonujemy zakupu artykułów spożywczych, to zwykle kierujemy się, wybieramy, tutaj walory smakowe są jakby podstawą. Natomiast coraz więcej klientów zwraca uwagę również na terminy przydatności towarów do spożycia, na to, jaki jest skład towarów, czy są tam konserwanty, substancje jakieś zapachowe, inne polepszacze, no które wiadomo, że obniżają jakby jakość tych produktów w sensie takim zdrowotnym. Jeżeli chodzi o terminy, często klienci są dość zagubieni, ponieważ są dwa takie terminy. Jeden z nich to jest termin należy spożyć przed i drugi minimalny termin przydatności, który jest określany jako nie należy, ale powiedzmy, że najlepiej spożyć byłoby przed. I teraz, jeżeli mamy towar oznaczony takim opisem czy taką informacją, najlepiej spożyć przed, czyli tą minimalną datą przydatności, to czy możemy taki towar spożywać po tym terminie? Oczywiście, że możemy, bo ta data to tylko jest wskazana przez producenta jako gwarancja, że w tym okresie towar będzie jakościowo na pewno w dobrej formie, dobry. Ogólnie. Natomiast po tej dacie również zachowuje swoje walory smakowe, może zachowywać, ale może inaczej wyglądać od strony organoleptycznej. Tutaj jeżeli chodzi o zapach, konsystencję i większość produktów, które są oznaczane takim terminem, to są produkty mrożone, warzywa, owoce, lody. Produkty z grupy suchych, herbaty, ryże, kasze, makarony, również olej roślinny, czekolady. Natomiast jeżeli kupujemy taki produkt już po terminie wskazanym tutaj przeze mnie, to należy się zastanowić, czy on został już w domu przez nas otwarty, w jakim terminie, bo wszystkie te produkty, które są hermetycznie zamykane, no to zwykle są oznaczone, że termin do spożycia to jest 3 dni od daty otwarcia. Ale jak powiedziałam, te produkty po terminie przydatności nie są bezpośrednio do wyrzucenia. Należy ocenić, czy rzeczywiście ich walory smakowe, jak wyglądają, czy się nadają do spożycia. Natomiast druga grupa produktów to są produkty, które oznacza termin należy spożyć przed upływem terminu. I tutaj bezwzględnie, jeżeli ten termin minie, produkty nie nadają się do spożycia. Jeżeli znajdują się w sklepie, no to oczywiście należy to zgłosić kierownikowi czy sprzedawcy. One muszą zostać wycofane. Jeżeli taka praktyka ma miejsce nadal, no to do inspekcji handlowej zgłaszamy te fakty. Inspekcja przeprowadza kontrolę i oczywiście surowo są sklepy karane w postaci kary pieniężnej. Nie wiem, czy to do państwa, ale jeżeli na produkcie jest napisane, że produkt ekologiczny na przykład nie zawiera cukru, jest bez glutaminu, sodu, a jednak ten produkt zawiera mimo wszystko. Czy to do was można kierować te sprawy? No raczej my się takimi sprawami nie zajmujemy, ponieważ my nie mamy możliwości zbadania tego produktu pod kątem zawartości substancji, które klient kwestionuje. I w takiej sytuacji również należy zwracać się do inspekcji handlowej. Powiem państwu, październik, a ja strasznie zmarzłem. Ubieram się co prawda warstwa po warstwie, czyli na cebulkę, ale niewiele mi to pomaga. Spytamy Zgierzan,
właśnie, jak sobie radzą z tymi mroźnymi dniami? Jest pani zimno? Gorąco spocona jestem. A jak pani to robi? Co trzeba na sobie mieć? Się trzeba ubrać odpowiednio, ale i zmęczona jestem, a starość nie radość. Normalnie czapkę, rękawiczki, szalek, sweterek, kurtkę, jest ciepło. W co trzeba się ubrać, żeby dzisiaj było ciepło? Widać. Rękawiczki, szalika, no nie mam, ale kapturek na głowę, rękawiczki wystarczy. Spodziewała się pani takich dni zimnych w październiku? No nie. Jeżeli chodzi o tak piękne lato, więc za szybko ta zima przyszła. Mam nadzieję, że jeszcze się wypogodzi, za kilka dni wróci piękna, złota polska jesień. No najlepiej mieć futra albo kożuch. No trzeba się ciepło ubrać, kurtkę, czapkę, żeby i ciepło będzie w ten czas. A co pić? O, herbatę, nic mocniejszego. Dotarliśmy do Powiatowego Urzędu Pracy. Sprawdzimy, jakie formy aktywizacji czekają na bezrobotnych. Również przyjrzymy się ciekawym ofertom pracy. Zapraszam, chodźmy. Jakie są aktualne formy aktywizacji bezrobotnych? No, przede wszystkim to są oferty pracy, oferty stażu dla osób do 30 roku życia, jak i dla osób powyżej 29 roku życia. No cóż, wydawane są również wnioski na dofinansowanie do działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, jak również na przykład dla pracodawców wydawane są wnioski na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. Mogę spytać, jakim zainteresowaniem się to cieszy? No jeżeli chodzi o oferty pracy, tutaj na bieżąco przychodzą do nas osoby bezrobotne i korzystają zarówno z ofert w formie otwartej, takiej, gdzie po prostu udzielane są tylko informacje i osoba bezrobotna kontaktuje się bezpośrednio z pracodawcą. Dużym zainteresowaniem cieszą się również oferty stażu, szczególnie tutaj dla osób po 29 roku życia, dla osób, które jakoś mają długą przerwę w odbywaniu pracy, to jest jakaś możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, zdobycia doświadczenia zawodowego, aby potem wrócić na rynek pracy. No tak właśnie, aby stopniowo wdrażać się, prawda? Jakby mogła pani powiedzieć, jak można się ubiegać o dofinansowanie na przykład na otworzenie własnej działalności? Wystarczy być osobą bezrobotną, mieć status osoby bezrobotnej i potem trzeba przez 12 miesięcy prowadzić taką działalność gospodarczą. A jakie są kwoty przyznawane dla bezrobotnego? To jest około 20 tysięcy. Kwota około 20 tysięcy. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Z dostępnych ofert pracy jest m.in. kelner, wymagania wykształcenie średnie, ogólnokształcące, dyspozycyjność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych. Z tych bardziej wymagających wykształcenia mamy ofertę pracy dla informatyka, zakres obowiązków analizy bankowe, wymagania wykształcenie wyższe, w tym licencjat. Ekonomiczne, kierunki ekonometria, matematyka stosowana, matematyka finansowa i ubezpieczenia. Jeżeli na przykład agencje pośrednictwa pracy szukają pracowników, to najczęściej tutaj jedynym wymogiem jest posiadanie wykształcenia. Czasami na przykład w przypadku magazynierów to są uprawnienia na wózki widłowe, chociaż też często są tylko mile widziane. I czasem jakieś niewielkie doświadczenie zawodowe. Natomiast jeżeli ofertę pracy zgłasza już bezpośrednio pracodawca, nie posiłkując się pomocą ze strony Agencji Pośrednictwa Pracy, to wówczas te wymogi są troszkę większe. Tutaj oprócz jakiegoś wykształcenia kierunkowego często jest wymagany roczny, dwuletni staż pracy, no i jakieś kwalifikacje zawodowe, to wszystko jest po prostu zależne od stanowiska. No jeżeli są to oferty dla jakichś specjalistów albo pracowników biurowych, albo przedstawicieli handlowych, to często też wymagana jest konieczność znajomości języka obcego. Czyli już trudniej się dostać, no bo jednak... Wiadomo, że w zależności od stanowiska takie są wymogi pracodawcy. Przy takich pracach pomocniczych, przy tego rodzaju, na przykład, nie wiem, pomoc kuchenna, czy pracownik pomocniczy, czy pracownik produkcji, no to te wymagania są niewielkie. Natomiast no, przy takich ofertach jak grafik komputerowy, czy specjalista do spraw sprzedaży,
specjalista do spraw eksportu, no to tutaj już, tak jak powiedziałam, oprócz wymogów w postaci posiadania wykształcenia, też oprócz stażu pracy, często też wymogiem jest konieczne znajomości języka obcego, jednego albo dwóch języków. Czyli nie można powiedzieć, że w Urzędzie Pracy nie ma pracy. Nie, mamy oferty pracy dla każdej osoby, która szuka zatrudnienia, bo są, aktualnie posiadamy około 50 ofert pracy, ponad 150 ofert pracy i około 30 ofert stażu. I tak jak rozmawialiśmy wcześniej, są to oferty stażu dla osób młodych do 30 roku życia i dla osób po 29 roku życia. I przekrój tutaj stanowisk jest naprawdę bardzo duży. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że miło spędzili Państwo ze mną czas. Ja już zapraszam na kolejne wydanie Vademecum, czyli Dobrze Radzę. W następnym odcinku zajmiemy się tematem zdrowego trybu życia. Zapraszam!